Dzień dobry, Małgorzata Krzak. Witam Państwa w majowym wydaniu naszego Teleekspresu. Zaczynamy od dobrych wieści. Praca plastyczna Marty Bernackiej, uczennicy klasy 8, została wyróżniona w konkursie pod tytułem Bezpiecznie na wsi mamy, 30 lat skróz wypadkom zapobiegamy. Gratulujemy! A teraz zapraszam na podsumowanie akcji sprzątania świata związanego z obchodami Dnia Ziemi. Broken, you see me empty. License from the bottle in my head. I'm feeling dizzy, but you never fucking listen. Gotta jump to your conclusions. I've been heading in directions where I end up getting bruises. That's what the truth is. I take the blame. Always getting jaded back around. Na stronie naszej szkoły mogą Państwo obejrzeć obchody świąt majowych, do czego serdecznie zachęcam. To wydanie jest wyjątkowe, ponieważ przeprowadziliśmy wywiad z dwoma nauczycielami. Z panią Anną Sowizdrzał rozmawiali Julia Binek i Miłosz Strzała. Nazywam się Anna Sowizdrzał, pracuję tutaj w zespole szkolno-przedszkolnym od stycznia bieżącego roku i prowadzę z panią Natalką grupę Krasnali i z panią Anetą grupę Motyli. I tutaj wszystkich serdecznie pozdrawiam z przedszkola i wszystkich, którzy oglądają ten wywiad też. Dobrze. No i czekam na pytania. No to możemy za pierwsze pytanie. Co sprawiło, że chciała pani pracować z dziećmi? Bycie nauczycielem jest moją pasją. Już od dzieciństwa fascynował mnie ten zawód. Będąc małą dziewczynką, już zaczęłam się bawić właśnie w szkołę. Nie był to lekarz, nie był to sklep, tylko właśnie była to szkoła albo przedszkole. I ustawiałam swoje zabawki na takich krzesełkach, czerwonych pamiętam. Mama mi takie zakupiła. I nadawałam im imiona. Też stworzyłam sobie z zeszytu taki dziennik. No i była to dosyć profesjonalna zabawa, bo nawet pomalowałam swoją szafkę na czarno, żeby zrobić sobie z tego tablicę. Takie właśnie wspomnienia mnie naszły, jeśli chodzi o to, skąd to w ogóle się u mnie wzięło, to bycie nauczycielem i ta praca z dziećmi. Więc to już zaczęło się w dzieciństwie. A później w liceum cały czas miałam w głowie, siedząc na zajęciach, że chciałabym też prowadzić zajęcia tak jak moi nauczyciele. Tylko nie wiedziałam ogólnie, czy to będą te najmłodsze dzieci, czy te starsze. A na studiach, będąc na praktyce w przedszkolu, no to już serce mocniej zabiło i wiedziałam, że to już będą te przedszkolaczki, tak? Te najmłodsze dzieci. No i tak zostało do dzisiaj. Pracuję z dziećmi, tymi najmłodszymi i jestem z tego powodu bardzo szczęśliwa. Dobrze. To drugie pytanie. Jakie jest pani największe marzenie? Moim największym marzeniem jest to, żeby realizować siebie jako nauczyciel, a także żeby łączyć swoje wszystkie pasje, będąc nauczycielem. Uwielbiam gotować, uwielbiam tworzyć dekoracje świąteczne i moim takim marzeniem jest to, żeby stworzyć warsztaty plastyczne w tworzeniu tych dekoracji świątecznych. Mam bardzo dużo prac, no zdjęcia sobie zrobiłam tych swoich prac. Kiedyś może się z wami też podzielę tym. I chciałabym stworzyć takie warsztaty dla wszystkich dzieci, dla chętnych dzieci, które chciałyby się pobawić przed świętami. A drugie to właśnie to gotowanie. Uwielbiam gotować, z moimi dziećmi też gotuję w domu. Czego się pani boi?
No, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Ogólnie jak mam jakieś sytuacje stresowe albo jak przeżywam jakiś lęk, staram się podchodzić do tego ze spokojem, bo wtedy wiem, że znajdę to właściwe rozwiązanie tej całej sytuacji, zagmatwanej załóżmy. I przy mnie są zawsze przyjaciele, jest przy mnie rodzina i wtedy gdzieś przestaję się bać, bo wiem, że wszystko będzie dobrze, że są ze mną najbliżsi. No ale jak znajdę, znaczy jak znajdę, jak zobaczę gdzieś mysz, no to moja reakcja jest natychmiastowa, wskakuję na stół, wskakuję na stół, zaczynam krzyczeć, no bo strach ma wielkie oczy. No i w sumie to tylko boję się tych myszek. Dobrze, to dziękujemy bardzo Pani za wywiad. Maj to miesiąc, który wszystkim kojarzy się ze strażakami. Aby im podziękować za trud i ciężką pracę, nasi najmłodsi przygotowali niespodzianki. Przedszkolaki oraz uczniowie klas 1-3 przygotowały rysunki, by podziękować strażakom za ich pracę. Bycie strażakiem to odpowiedzialny i trudny zawód, dlatego takim małym gestem chcieliśmy wywołać uśmiech na ich twarzach. A jeśli jesteśmy już u przedszkolaków, to zobaczmy, co u nich słychać. Czerwień to miłość, biel serce czyste, piękne są nasze barwy ojczyste. 2 maja obchodzony jest Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Z tej okazji dzieci obejrzały film pod tytułem Polskie symbole narodowe oraz uczestniczyły w zabawach o tej tematyce. To była wspaniała lekcja, przypominająca, że są Polakami, a Polska to nasza ojczyzna. W przedszkolu Dzień Piżamy mamy, więc je wszyscy zakładamy. Tę w panterkę czy krateczkę, by wyróżniać się troszeczkę. To jeden z ulubionych dni tematycznych w naszym przedszkolu. Dzieciaki uwielbiają leniuchować, a przy okazji dobrze się bawić. Tego dnia do zabawy włączyła się pani dyrektor Krystyna Sochalska. Jak co roku wiosną w naszym przedszkolu powstają piękne, zielone kąciki przyrody, które są doskonałym miejscem do przeprowadzenia przez dzieci badań, eksperymentów i obserwacji. Przedszkolaki założyły kwiatowy ogródek. Wyposażone były w akcesoria ogrodnicze i z zapałem ruszyły do pracy. Nauczyły się systematycznej pielęgnacji roślin, która dostarczyła im mnóstwo radości. Kisiel do jedzenia czy do zabawy? Bardzo prosta i przyjemna zabawa w kisielu. Dzieciaki mogły się w nim taplać, przelewać i wybierać fasolki ze śliskiej masy. Było to dla nich wspaniałe doświadczenie, które przyniosło wiele wrażeń. Przyszedł czas na kolejny wywiad. Tym razem naszym gościem jest pan Kazimierz Bochenek, który jest nam szczególnie bliski. Rozmawiały z nim Kinga Pater i Zuzanna Picheta, a zaraz po nim ze szkolnymi talentami zapozna państwa Agata Kącka. Witamy wszystkich w kolejnym wywiadzie, który udzieli nam nauczyciel pan Kazimierz Bochenek. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Myślę, że bez przedłużania możemy zacząć. A więc niech opowie nam pan jakieś wspomnienia z pierwszych dni pracy w szkole. No słuchajcie, to były wczesne lata 80., czyli 1981 rok. Słuchajcie, no to tak, jeżeli chodzi o uczniów, to każdy uczeń oczywiście przychodził w mundurku. Mundurek był granatowy. Dziewczęta miały takie do kolana, chłopcy oczywiście do pasa i do tego jeszcze były białe kołnierzyki. Każda szkoła miała dostęp do projektora i co jakiś czas, na przykład około miesiąca, do szkoły docierały bębny z filmami. I wtedy zakładało się ten bęben, oczywiście tam pisało, do której klasy co, były przyporządkowane te filmy i dzieci, młodzież oglądały z wielkim zaciekawieniem. Tak to wyglądało. Słuchajcie, jeszcze może, jeżeli chodzi o na przykład komputery, no to one w szkołach się pojawiły gdzieś w latach 90. pod koniec lat 90. i wtedy już oczywiście był przedmiot informatyka i tak dalej i tak to funkcjonowało. Jeszcze może powiem sekundę o wycieczkach. No słuchajcie, wycieczki były jednodniowe, wielodniowe. Jednodniowe zazwyczaj to były
wyjazdy do Wrocławia. Zazwyczaj to wyglądało w ten sposób, że były załatwiane dowozy do najbliższej stacji kolejowej, na przykład Namysłów albo Bierutów, i wtedy wychowawca siadał z młodzieżą do pociągu i jechał, i miał przy sobie tylko listę uczestników i pieniądze, żeby opłacać wszystkie stępy. I tak to wszystko wyglądało. No dzisiaj te przepisy się zmieniły, musi być więcej opiekunów i tak dalej, i tak dalej. Tak to może pokrótce, to tyle na ten temat, bo to jest temat rzeka. To bardzo fajnie, że nam pan opowiedział i że pan pamiętał. A teraz przejdźmy dalej. Więc jakim przedmiotem miał pan problem, jak był uczniem? Słuchajcie, no to jest takie, powiem tak, zdecydowanie pamiętam to dokładnie, że to była muzyka. A może, słuchajcie, pokrótce wyjaśnię tak, dlaczego muzyka. Nie to, że ja tam nie mogłem się nauczyć tekstu piosenki na pamięć, tylko słuchajcie, no jak wtedy za moich czasów muzyka była od klasy 5 do 8. I oczywiście w klasach już starszych, czyli 7, 8, trzeba było pisać jakieś własne melodie w zeszycie od muzyki na 5 linii. Pamiętacie, jak to wygląda? I słuchajcie, no z tym nie powiem, ale miałem kłopoty i mam do dzisiaj. Nigdy jakoś mi to nie wychodziło, a pani od muzyki tego wymagała. I słuchajcie, najgorsze to było w tym wszystkim to, że później jak każdy napisał tą na 5 linii tam fragment tego swojego utworu, to pani siadała przy szkolnym pianinie, no i dawało się ten zeszyt i ona to, że tak powiem, wygrywała. No i co mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć, że jak pamiętam, powiem po obecnemu, po nowoczesnemu, ścieżka dźwiękowa moja była tragiczna. Słuchać się tego nie dało. No tak to wyglądało. To może tyle. No to w takim razie chyba może się pan cieszyć, że nie musi się już pan męczyć z tym przedmiotem. Męczyłem się tylko do 8 klasy. Dobrze, a na koniec niech opowie nam pan najbardziej szaloną rzecz, jaką zrobił w swoim życiu. Dobrze, to coś tego. No słuchajcie, to jest dosyć ciężkie pytanie, ale coś takiego mi do głowy przychodzi. Słuchajcie, było to kilka lat temu. Zimowy wyjazd do Zakopanego, wejście na morskie oko, oczywiście na własnych nóżkach, nie za pomocą tych sani, które ciągną te koniki i męczą się, tylko na własnych nóżkach, i to słuchajcie, i docieram do morskiego oka po 2,5 godzinie marszu pod górę. Oczywiście przede mną jakieś jeszcze 2 osoby szły, śnieg dosyć intensywnie padał. I słuchajcie, w planach miałem przejście przez przez morskie oko, oczywiście po lodzie, po śniegu i tak dalej, bo wtedy było gdzieś minus 10. No i słuchajcie, wejście na samo morskie oko, jak latem to tam takie schody są, ale zimą to jest tunel wykopany w śniegu, rzucona tam jest lina i trzeba po tej ślizgawce tyłem się wsunąć tam. I słuchajcie, chodziło o to, że wtedy praktycznie ja byłem tam sam. Może w tym schronisku byli jacyś ludzie, ale jakby na przykład nastąpiło jakieś zwichnięcie stawu skokowego, dajmy na to kolanowego, to wtedy tylko oczywiście miałem przy sobie telefon i śmigłowiec musiałby przylecieć po mnie i odebrać mnie sam to. Także nie było to takie, to było takie niby człowiek miał swoje lata, a szalony pomysł. To może tyle. To było naprawdę szalone, a zatem trochę... No to teraz przyszedł już czas na koniec naszego wywiadu, więc serdecznie dziękujemy, że nam pan go udzielił. Pan dziewczyny, dziękuję Kinga, dziękuję tak, Zuśka i dziękuję wszystkim, którzy będą tego oglądali i oglądać i słuchać. Ostatnio w naszej szkole odkryto nie jeden, ale 3 nowe talenty. Kacper Szota z klasy 8 szlifuje rzeczy z tabliczek miedzianych. Efekty są zdumiewające, a praca niełatwa. Natalicja Sole ma talent w szkicowaniu. Robi to bardzo estetycznie i dokładnie, dlatego jej prace wyglądają zjawiskowo. Ostatni talent ukazała nam Małgorzata Szymczyk. Tworzy ona piękne makijaże. Każdy wygląda na bardzo dopracowany i oryginalny. Zobaczcie sami. W tym miesiącu to już wszystko. Zapraszam w czerwcu.
A już teraz wraz z całą redakcją życzymy naszym ósmoklasistom przysłowiowego połamania pióra na egzaminach. Powodzenia! Z ostatniej chwili. Oto nasz bohater tygodnia. To było 17 rano. Zostałem powiadomiony przez panią, jedną z nauczycielek, że w jednej z klas znajduje się nietoperz. No i udając się tam, stwierdziłem, że rzeczywiście jest. Ten nietoperz troszeczkę był taki jakby w hibernacji. Wziąłem go na ręce. No i zauważyłem, że on jednak żyje. Po prostu go chyba słońce trochę porażało i dlatego on był taki śpiący. Wziąłem go i wyniosłem po prostu na dwór i umieściłem w takiej dziupli. Mam nadzieję, że chyba przeżył i żyje dalej.